czasie tej konwencji było stosunkowo dużo autentyczności i była ona dość interesująca dzięki temu, że poza głównymi wystąpieniami, nazwijmy to, liderów politycznych, były wystąpienia zarówno kandydatów na prezydentów miast i do sejmików, jak i właściwie osób bardzo słabo czy bardzo luźno z nami związanych, które wypowiadały się w sposób zupełnie, moim zdaniem, autentyczny i oryginalny. Grzegorz Schetyna miał swoje wystąpienie, przedstawił te 6 punktów, o których Państwu powiemy potem, zapewne je znacie też. Natomiast po nim występowała pani Lubnauer i właściwie wystąpienie było dobre. Schetyny było jak na niego, powiedziałbym, bardzo dobre. To widać wyraźny postęp zarówno w takiej technice występowania, jak i w pewnym zorganizowaniu tego, co miał do powiedzenia. Widać, że pani Lubnauer, że to nie jest jej grunt. Ona oczywiście jest zawsze dobrze przygotowana, ale to nie jest jej specjalność, samorządowa działka. Występowała później pani Nowacka, która była przyjęta, powiedział, bardzo entuzjastycznie, w mojej opinii może nawet z lekką przesadą, ale bardzo entuzjastycznie. Właściwie ona w sensie siły takiej politycznej nie tak dużo wnosi, w sensie wizerunku dużo. Ona jest bardzo zauważalna przez środowiska kobiece, lewicowe i tak dalej. Jej wystąpienie było dobre, aczkolwiek wyraźnie widziałem, że ona w tym otoczeniu, w którym występowała, w którym jednak pewną przewagę zdecydowała Platforma Obywatelska, była skrępowana. Ona nie była tak swobodna jak zwykle. Ale to, co było naprawdę ciekawe, to były wystąpienia podczas... I one miały sens, bo właściwie każdy mówił dość autentycznie i o czym innym trochę. Wystąpienia zarówno takich wieloletnich kilku prezydentów miast, jak i wystąpienia kandydatów, w tym trochę niespodziewanych. Jak również wystąpienia dwóch chłopaków z tego protestu niepełnosprawnych w Sejmie, w tym pana Hartwiga, którzy startują, jeden do sejmiku, jeden do Rady Miasta Torunia. Nie pamiętam, który do której. Więc to było ciekawe, aczkolwiek to niewątpliwie oni tam musieli być specjalnie zapraszani, a się zdecydowali na startowanie pod flagą Koalicji Obywatelskiej. Natomiast dla mnie występował również Jarek Wałęsa jako kandydat na prezydenta Gdańska. Jego wystąpienie było moim zdaniem bardzo dobre. Bardzo interesujące, bardzo dobre. Także się tego przyjemnie słuchało. Nie tylko jeżeli chodzi o program, ale właściwie pewną dojrzałość polityczną i pewną taką zadziorność. Ona jest stępiona w stosunku do ojca, ale jednak taka zadziorność wałęsowska tam wystąpiła. To było interesujące. Natomiast mnie najbardziej właściwie się podobało wystąpienie takie mało wprawnie powiedziane pod względem takim retorycznym. To był pan Pikul, który jest, że tak powiem, kojarzony przez media i przez obrazy z Piotrowiczem, z Jasła, prawda? Ten gość, który on chyba jest posłem PiSu, prawda, Leszku? Ja tak gdzieś czytałem, ale ja go w Sejmie w niczym nie widziałem w żadnej akcji. I jego... On jest starym działaczem solidarnościowym. On się jedyny zdecydował z tamtego terenu i w tamtych okolicznościach, kiedy Piotrowicz był tak fetowany i jest właśnie taką gwiazdą, a w każdym razie narzędziem w PiSie, bardzo silnym narzędziem, on się zdecydował temu zaprzeczyć. Zaprzeczyć tym oświadczeniom przede wszystkim, że pan poseł Piotrowicz, będąc prokuratorem w tym stanie, pomagał czy też sprzyjał jakby opozycji. On wyraźnie temu zaprzeczył. Natomiast równie niezależne i takie zdystansowane od tego, co się dzieje, wystąpienie miał podczas tej konwencji, a mianowicie powiedział, się długo zastanawiał, co nam tu powiedzieć.
I powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, dzieje się źle. Właściwie widzę podobieństwa. To nie jest to samo jeszcze, to mówi może i daleko do tego, ale widzę podobieństwa do tego stanu, z którym walczyłem w latach 80. Widzę te tendencje. To jest jedną rzecz, którą istotną powiedział, a drugą istotną rzecz, którą powiedział, to powiedział, z przykrością mówię i muszę przyznać tutaj pewną rację pani Nowackiej z jej wystąpienia, a mianowicie w Polsce jest tendencja brunatna wśród ruchów nacjonalistycznych. Mówię to z wielką przykrością, ale tego się boję i przed tym ostrzegam. A ponieważ on o nic nie prosił, on właśnie tam w tym swoim jaśle to musi sam walczyć, prawda? On startuje do sejmiku. My tam mamy wpływy niewielkie, ta koalicja nie tak bardzo mu pomoże. Więc to był właściwie dla mnie taki akt odwagi, który zapewne on prezentował w czasach takich walecznych, w czasach przed rokiem 90. Była pani też ciekawa, pani, która jest przewodniczącą Rady Miasta Słupska, gdzie ona pod flagą Koalicji Obywatelskiej startuje po miejsce po Biedroniu. Bardzo taka konkretna, bardzo mało polityczna, i zaczęła od takiego hasła, które chyba sama wymyśliła, które bardzo mi trafiło do przekonania, a mianowicie powiedziała, nam gwiazd nie potrzeba. Nie mówiąc o kogo chodzi, mówiąc dość ogólnie, ale odnosząc to do sytuacji na przykład w Słupsku, to można się domyśleć, że ona coś tam na myśli miała zapewne. I tak jak mówię, tych wystąpień było więcej, to było dość sprężyście poprowadzone. Tam byli ludzie doświadczeni, jak prezydent miasta Poznania, który jest no bywalcem, to jest taka wypowiedź klasowa, ale to jest takiego gościa, który jest obyty i wie co powiedzieć, ale byli debiutanci. Więc to wszystko razem, jak na tego typu imprezę układano, miało dużą dozę autentyczności i powiedziałbym, było interesujące i w mojej ocenie rysuje pewne szanse na przyzwoity wynik. Oczywiście te wyniki będą rozproszone, bo to w różnych miejscach różnie może być, ale ja bym to tak ocenił.
demokrację. Nie jakieś globalne unieważnienie. Nie. To się da zrobić metodą taką cząstkową, elementarną. Więc myślę, że tego typu problemy wydają się znacznie ważniejsze. Prawdę powiedziawszy, gdyby nie Rada Europy, ja bym uważał, że media publiczne w naszej sytuacji nie spełniają swojej roli i nie wiadomo, czy warto je w ogóle finansować. Ale to jest moje zdanie, może zbyt radykalne, ono jest w ogóle niedopuszczalne z punktu widzenia różnych przepisów, między innymi międzynarodowych. Ale takie rozchwianie mediów od ściany do ściany i taka zależność ludzi, którzy tam pracują, nie czyni nadziei na to, aby to... Media potrzebują, mnie się wydaje, dłuższej perspektywy czasowej, stabilnego finansowania i pewnej dojrzałości, żeby dojść do takiego stanu, żeby w niewielkim stopniu się na nie wpływało. Media publiczne. U nas nigdy takiej sytuacji dotąd nie było i jak na razie przy tak dalekiej polaryzacji nie zapowiada się, żeby to przez najbliższe 30 lat czy 20 mogło być. Może jeszcze trochę odbiegając od konwencji, chcielibyśmy panu zapytać, bo nie mieliśmy okazji panu zapytać wcześniej o to zamieszanie z kandydatem na prezydenta Opola w Koalicji Obywatelskiej, a mianowicie wymianę kandydata tuż przed wyborami. Jak panowie to oceniacie? Jak oceniacie szansę pani Barbary Kamińskiej w takiej sytuacji? Chcesz się wypowiedzieć? Proszę. Ja bym powiedział tak, no ona będzie walczyła o drugą rundę. Wspieram ją, liczę, że do tego dojdzie, ale pewności w tym zakresie nie ma. Zamieszanie. W mojej ocenie pan Stanisław Orzuk był dobrym kandydatem, aczkolwiek słabo doświadczonym. Niemniej jednak, to już zupełnie moje zdanie i nie mam tu żadnych podstaw, żeby tak mówić, ale powiedziałbym, on był nieutwardzony politycznie. Jednak, mimo wszystko, ludzie, którzy kandydują, dobrze jak mają jakieś doświadczenie polityczne i jak wiedzą, że to nie jest ani tak przyjemnie, ani tak łatwo. Polega to na tym, że kandydat taki, który ma idealistyczny punkt widzenia, potem podlega różnym wpływom i może się przestraszyć tego, że wystartował. Z politykami doświadczeniem i tak nie jest. Często im się zarzuca i z znaczną dozą racji, że mają niewiele do zaproponowania, bo są, że tak powiem, zbyt utartymi szlakami idą lub zbyt słuchają swojego szefostwa. Ale całkiem świeży i zielony kandydat to w mojej ocenie ten tupnie, tamten tupnie i właściwie się na tym kończy. I niewątpliwie to była pewna słabość. I ja nie wiem, czy ja mam rację. Ja to tak widzę z pewnego dystansu. Natomiast pani Kamińska jest dobra. Pani Kamińska jest dobra, tylko że z nią trzeba wystąpić było wcześniej, oczywiście bez twardego twierdzenia, że ona to na pewno wygra. Ale to jest, ona właśnie ma doświadczenie. Moim zdaniem pewną zaletą jest to, że naprzeciw pani Porowskiej staje również kobieta i również osoba, która ma w polityce regionalnej i w znajomości Opola wystarczające doświadczenie. Jej szanse są trudne do ocenienia. Ja właściwie jej życzę i my ją wspieramy w tym, żeby weszła do drugiej rundy, co byłoby dobrym rezultatem. No patrząc na Basię Kamińską, trzeba pamiętać, że ona rzeczywiście ma duże doświadczenie samorządowe. Była członkiem zarządu poprzedniej chyba dwie kadencje. Była również brana pod uwagę jako osoba, która mogła zostać marszałkiem województwa w momencie, kiedy marszałek Sebesta rezygnował z tej funkcji. Była brana bardzo mocno pod uwagę. Także nie można powiedzieć, że to jest osoba nieznana i nie mająca doświadczenia. A czy w sytuacji, kiedy widzę, że pani Porowska, właściwie pani Kamińska nie atakuje, atakuje prezydenta Wiśniewskiego, czy należy to odbierać jako to, że PiS nie traktuje waszej kandydatki poważnie? Jako pojęcia nie mam. To znaczy oceny tego, ja na przykład nie znam sondaży, a nawet jakbym znał, to nie byłbym pewny, czy sondaże lokalne są bardzo pewne. Także ja po prostu zupełnie nie, w sile się nie potrafię rozeznać. Wiem, że wśród wielu mieszkańców
obecny prezydent jest dobrze odbierany, pomimo lub dzięki powiększeniu Opola. W dużej części to jest negatywne. Może się to równoważy, trudno mi powiedzieć, ale na przykład tych dwóch pań, jeżeli chodzi o ich możliwości potencjalne zdobycia głosów, to nie potrafię ocenić. I również w tych wyborach takich prezydenckich trudna jest do oceny następująca rzecz. Jaki jest udział, że tak powiem, poparcia typu partyjnego, a jaki jest udział poparcia merytorycznego? Bo w każdych innych wyborach to poparcie partyjne oraz znajomość medialna dominuje, decyduje. Ale tutaj to nie bardzo wiadomo. Tu nie bardzo wiadomo, bo tu zarówno pewne kompetencje dotyczące miasta i tego, co ktoś obiecuje lub widzi, ma znaczenie, jak i to, jaki ma szyld. Ile to ma wagi? Jaki tutaj jest nasza waga między Platformą a PiS-em na Opolszczyźnie, czy w Opolu mieście? Trudno powiedzieć. Można by założyć, że koło remisu, ale czy ja wiem? 4 lata temu nie wejście kandydata do drugiej rundy było wielką porażką. To tu dużo mówić. Czy gdyby teraz kandydat nie wszedł do drugiej rundy, byłaby to już mniejsza porażka? Ha. 4 lata temu to była katastrofa. I to ja się do tego przyznaję, ale to była porażka, która nie była planowana tutaj lokalnie i tak między Bogiem a prawdą dzisiaj możemy powiedzieć, że kandydat był trochę nam przywieziony, mimo że stąd, mimo że znany, może nawet za bardzo znany, skończyło się to tak, jak się skończyło, czyli katastrofą totalną. Ufam, że tym razem tak nie będzie. Mówię pani, wracając jeszcze do tego poprzedniego pytania, gdzie tutaj Piotr odpowiadał. No pani wicewojewoda funkcjonująca w tej chwili, będąca aktualnie wicewojewodą, ma takie trochę inne możliwości. Jej sposób prowadzenia kampanii jest troszkę inny niż sposób prowadzenia kampanii przez Wasię Kamińską, która właśnie w ostatniej chwili tak troszkę z przymusu dostała tą szansę kandydowania, ale jest osobą na tyle i rozpoznawalną i przygotowaną do tego, że ja ufam, że tą drugą turę może powalczyć. A w sytuacji, gdy dojdzie do drugiej tury, ale do drugiej tury Borowska-Wiśniewski, kogo poprze koalicja Wiśniewskiego? Panie redaktorze, ja nie jestem, gdyby był 2 lata temu, to bym panu odpowiedział, ale w tej chwili panu nie odpowiem, bo ja nie jestem już jakby odpowiedzialny za to. Ja też pojęcia nie mam, tym bardziej, że koalicja to jest więcej niż Platforma tak. Obywatelska. Ja osobiście, gdybym miał głosować, to bym głosował na pana Wiśniewskiego. Ale ja jako gość, który ma prawo głosu pojedynczego. Ja z kolei nie głosowałbym na kogoś z PiS-u. Czyli... Natomiast to nie oznacza, że uważam, że Polska jest złym kandydatem. Ja jej tu nie chcę promować, ale ona swoje kompetencje ma. Ja z nią zasiadałem, ja byłem w różnych radach szpitali, gdzie ona była i ona ma swoje obszary, swoje pola, gdzie się zna. To znaczy, ja bym powiedział tak, w tej chwili liczą się w tych wyborach 3 osoby i wszystkie 3 osoby są kompetentne. To znaczy, zarówno, oczywiście do każdego można mieć takie czy inne pretensje, ale i prezydent, i te 2 panie, o których mówimy, mają kompetencje i nie są osobami takimi, bo o panu Orzechu można było rozmawiać, to jest nowa wizja, to jest intelektualista, on wniesie coś nowego, ale jego kompetencje jako zarządcy miasta były nieznane nikomu, prawda? Basia Kamińska jest twarda osoba, dobrze się zgodziła, uważam, że ma znaczne szanse, ale powiedzieć dzisiaj, co z tego wyniknie, to jest bardzo trudno i to nie można zaryzykować, nie krzycząc nikogo. Nie ma pytań więcej, to dziękujemy.